minęło. Drogie dzieci, rozpoczęły się ferie zimowe. Czas odpoczynku od nauki. Chciałbym zaprosić Was na zajęcia, podczas których wspólnie spędzimy czas, który mam nadzieję urozmaici Wam Wasze ferie. Moi drodzy, pierwszy dzień ferii i od razu niespodzianka. Za oknami śnieg. Przepiękny widok nam się zrobił za oknem. Dookoła ośnieżone drzewa, krzewy, ulice, domy. Za chwilkę zobaczycie kilka zdjęć, które wykonałem jako piękny krajobraz tutaj otaczający nas właśnie podczas zimy, kiedy jest śnieg. Ale chciałbym, abyśmy podobny, tylko w formie plastycznej, malarskiej, taki pejzaż zimowy zrobili razem. Pokażę Wam, jak mniej więcej taką pracę przygotować. Oczywiście każdy z Was może zrobić na swój sposób. Aby wykonać taki pejzaż zimowy, będziemy potrzebować farby. Mam niebieską i białą. Oczywiście kartka formatu A4 bądź A3. Pędzle, jeden szerszy, drugi węższy. Przydadzą się również patyczki higieniczne. Moi drodzy, zapraszam do wspólnej zabawy. Rozpoczynamy tworzenie naszego zimowego pejzażu od zrobienia tła. Rozprowadzamy na białej kartce, na całej jej powierzchni, niebieską farbę w sposób nieregularny. Kiedy już pomalujemy całą kartkę kolorem niebieskim, pozostawiamy ją do wyschnięcia. Kiedy nasze tło już wyschnie, możemy przystąpić do dalszej pracy. Będziemy malować krajobraz, czyli to, co jest na zewnątrz. Oczywiście każdy może sobie wybrać swoją jakąś tutaj przedmiot, rzecz, czy jakiś element przyrody. My tu akurat namalujemy teraz drzewo. Nasze drzewo będzie koloru białego, ponieważ śnieg je pokrył. Oczywiście pamiętamy, że cokolwiek będziemy malować, nie musi być to idealne właśnie w malarstwie. Chodzi o to, żeby stworzyć coś niepowtarzalnego. Teraz takie krótkie gałązki tego drzewka malujemy.
mamy kontur drzewa i teraz wypełnimy to drzewo kolorem białym, czyli to, co zostało pokryte. Kiedy już nasz pieniek będzie zamalowany, przejdziemy do wykorzystamy patyczki higieniczne, które są ze sobą związane. Nakładamy na nie białą farbę w niewielkiej ilości i będziemy teraz na gałązkach nakładać biały puch śniegu. Teraz zrobimy również na dole biały śnieżek. Delikatną warstwę śniegu. Z jednej i z drugiej strony. I na zakończenie możemy pojedynczym patyczkiem namalować spadające płatki śniegu. I moi drodzy, tak jak wspomniałem, oczywiście pozostawiamy tutaj każdemu wolny wybór. Każdy może namalować to, co mu się podoba, to, co mu się spodobało, widząc śnieg na zewnątrz i taki krajobraz, pejzaż zimowy samemu przygotować. I tak, moi drodzy, mamy zimowy pejzaż, czyli ośnieżone drzewko. Oczywiście można namalować dowolną rzecz, która Wam tutaj się spodobała na zewnątrz w obecnym sytuacji, kiedy jest śnieg. Ja mam tutaj jeszcze inne prace razem z dziećmi, też robili ze mną taki bałwanek na przykład. Tutaj jest domek pokryty śniegiem. Tutaj jest troszeczkę odwrotna sytuacja, że mamy białą kartkę. Na tej białej kartce jest niebieskie drzewko. Naprawdę można namalować wiele fajnych, ciekawych przedmiotów czy krajobrazów. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do tego, abyście aktywnie, twórczo spędzali ferie. Nie tylko przy komputerach. Malujcie sami, z rodzicami, z rodzeństwem. Może nawet inne prace. A niebawem zobaczymy się na kolejnym spotkaniu. Do zobaczenia.